Dzisiaj do nas na warsztat trafia takie oto piękne urządzenie, jak zwykle w smukłym, pięknym pudełeczku. Charakteryzuje się ono logiem z nadgryzionym jabłkiem, także wszyscy pewnie je bez problemu rozpoznają, ponieważ już produkty firmy Apple stały się takim synonimem lansu, ale myślę, że zupełnie nie trzeba się tym jakoś przejmować, bo warto wiedzieć, co się na rynku dzieje i pomimo tego, że dostaliśmy dzisiaj plus 300 punktów do lansu, to z pełnym obiektywizmem temu urządzeniu się przyjrzymy, bo wydaje mi się, że na pewno jest ono warte uwagi. Oczywiście za życia jeszcze wizjonera Steve'a Jobsa było powiedziane, że nie będzie nigdy iPada w wersji 7-calowej, że prędzej piekło zamarznie niż pojawi się takie urządzenie na rynku, ale jak widzimy, chyba piekło zamarzło i właśnie jest 7-calowy iPad mini. Ja powiem szczerze, tak żeby wam nakreślić, jak u mnie wyglądał temat przygody z iPadem. Miałem iPhone'a trzeciej generacji, miałem iPada pierwszej generacji i to tak użytkowałem te urządzenia. Nie to, że miałem możliwość się z nimi zapoznania, ale użytkowałem te urządzenia. Później jednak przeszedłem na system Android, ale myślę, że o tyle będzie ciekawsze moje spojrzenie na te urządzenia, gdyż nie miałem z nimi takiego natywnego kontaktu przez ostatnie 2 albo 3 lata na pewno. Wersja jest moja 16 giga bez modułu telefonu, czyli jest tylko wersja Wi-Fi. I wracamy do pudełeczka, bo każdy jest ciekawy. Ostatnio dostałem opierdziel, że od razu wam pokazuję po wyjęciu, co jest. To teraz wam pokazuję, tak jak dostajemy od producenta. A, jest jabłuszko. No trzeba przyznać, że są to... Od razu bierze, jak się bierze do rąk takie urządzenie, to mamy wrażenie, że jest takie... naprawdę ekskluzywne, jest fajne. Nie można tutaj czegoś zarzucić designersko i w ogóle robi wrażenie. To zaraz z telefoniku wyciągniemy. Co jeszcze otrzymujemy? Taki to oto przewodzik. Wszyscy wiemy, że dostajemy znowu nowe złącze do tych naszych urządzeń i wszystkie dotychczasowo nabyte akcesoria musimy wyrzucić do śmietnika. Szkoda, że nie jest to mikro USB. Ja może pokażę, żebyśmy mieli możliwość porównania, bo rozmiarowo, jak widzicie, całkiem podobnie. Tylko jak zwykle musieli chłopaki z Kalifornii coś pokombinować, żeby można było golić akcesoria. Aczkolwiek wyczytałem już, że miało być super zabezpieczone to złącze, a już chyba nie jest, bo już Chińczycy wymyślili chip za $2, który nam będzie odpowiednio to emulował, żeby można było sobie robić nieautoryzowane przez Apple'a produkty i akcesoria dla tego iPada. Tak wygląda. Nie wiem jeszcze, czy będzie się nam ładował z komputera. Z drugiej strony mamy zwykłe złącze USB. Ja zbadam ten temat, to wam powiem w dalszej części prezentacji. Tutaj otrzymujemy jakieś takie dokumentacyjkę. O, jest instrukcja papierowa. Proszę bardzo. Są informacje, gdzie co należy przycisnąć. O, jest po polsku nawet. Czyli to jest to samo, tylko w różnych językach. iPad Info, dodatkowa informacja. O, jest o iPadzie. O iPadzie, przepraszam. Znowu wyjdę na rolnika. Także, no jest tu coś do poczytania, ale pamiętajmy z założenia, że prawdziwy badacz nie czyta żadnych instrukcji i chyba właśnie też tak firma z Cupertino wychodzi z tego założenia, bo nam nie daje opasłego tomiska, tylko daje nam coś takiego. I proszę bardzo, oto taki właśnie bardzo piękny, bardzo zgrabny zasilacz USB. Zobaczmy, jakie on ma parametry. Spróbuję tutaj do kamery. Sam tutaj oko wytężę. Uniwersalny 100 na 240 V i na wyjściu 5 V 1 A, tak? Dobrze patrzę, 50-60 Hz. Tak, 5 V 1 A. Jeszcze raz to pokazuję, mam nadzieję, że widać. Zgrabne, naprawdę to mi się podoba. Ostatnio mówiłem o tym przy jakimś tam urządzeniu, że nie dali takiego zgrabnego. O, podoba mi się już. Telefonik zciągnięty. Można sobie posłuchać tego. Jak zwykle będę dość długo przynudzał, także mam nadzieję, że wam się to spodoba. Dobra. No i dalej już w pudełeczku nie mamy nic. Teraz pora przejść do samego bohatera dzisiejszej
akcji. Ja tu troszkę uprzątnę, żebyśmy w takim niechlujnym tym nie byli. O, jeszcze nam się telewizory włączają. Jest urządzenie, oj, ale się nam mocno odbija. Ja je najpierw wyciągnę też z tego telefonika, żeby je... O, wszystko pięknie. Jest już. I na początku co tutaj w tym urządzeniu? Obejrzyjmy sobie z każdej strony, co mamy tutaj do dyspozycji. Jest złącze słuchawkowe, słuchawek nie dostajemy w zestawie. Tylko coś tutaj z zoomem ma kamera problem. Tutaj od góry widzimy jakieś prawdopodobnie mikrofon, który będzie dźwięki z otoczenia nam zbierał do ewentualnego jakiegoś tam odszumienia. Włącznik do włączania tego urządzenia. U góry widzimy elegancką kamerę. Mamy również do dyspozycji kamerę z tyłu urządzenia. Przycisk do wyciszania. To jest bardzo fajne, proste rozwiązanie. W wielu urządzeniach, nie powiem szczerze, tego brakuje, że jednym pociągnięciem mogę sobie wyłączyć, nie trzeba tam gdzieś wchodzić w jakieś menu i tak dalej, tylko hardware'owo trzask, prask i wyciszone. Tutaj dwa przyciski do zmiany głośności. Oczywiście jest logo, które wszyscy tak bardzo lubią. Od spodu nowe złącze akcesoriów oraz, jak widzimy, w końcu trochę rozsądnie umieszczone głośniki. Nie mamy tego wycięcia tutaj z tyłu, tylko jest to tak, że jest duża szansa, że nie będziemy ich zasłaniać. Aczkolwiek ja bym je wolał gdzieś tutaj na przodzie mieć. Tradycyjnie jeden przycisk. No i wszystko. No i odpalamy. Odpalamy sprzęt i zaraz będziemy go testować, co tutaj on ma w zestawie, co ma w środku. W jednym z kolejnych materiałów postaram się porównać iPada mini z Google czy Asus Nexus 7. Także zachęcam do subskrypcji i do śledzenia tego, co będzie na kanale, bo postaram się, o ile to będzie możliwe, porównać te dwa urządzenia, no, które są jak gdyby takimi hitami rynkowymi. Jak widzicie, po pierwszym uruchomieniu i rejestracji dostępna od razu jest aktualizacja. Z tego, co zdążyłem zaobserwować, to będzie aktualizacja do iOS-a 6.0.1. Urządzenie już zostało uruchomione, już zarejestrowałem się. Tak więc ekran, powiem szczerze, robi bardzo dobre wrażenie, super płynności, wszystko to chodzi naprawdę wyśmienicie, nie można się do niczego przyczepić. Tak więc ja przypomnę jeszcze może parametry, pewno każdy je zna, albo sobie znajdzie w internecie, ale przekąt na 7,9 cala jest to trochę więcej niż od Nexusa, mniej od 10-calowej. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda przy rozdzielczości 1024x768, czyli to jest taka rozdzielczość, jak była w iPadzie 2. Tak więc wszystkie aplikacje, które były robione pod iPada 2, nie pod Retiny, z tą dużą rozdzielczością będą nam bez problemu działały, tak więc to jest duża zaleta. Jest po prostu bardzo leciutki, jest lekki, bardzo, bardzo, bardzo chudziutki ten tablet, także naprawdę no, robi wrażenie bardzo fajnie leży w ręce. Ja mam duże łapy, to jak widzicie, bez problemu go w jednej ręce mogę tutaj objąć. Co jeszcze warto wspomnieć, o czym nie powiedziałem? To, że ma dwie kamery. Kamerę przednią o rozdzielczości 1 i 2 megapiksela i kamerę tylnią o rozdzielczości 5 megapikseli. Tak jak ja już mówiłem, mamy do testowania wersję Wi-Fi. Jest również wersja dostępna z modemem LTE. Ale to oczywiście jest inna zupełnie cena. Co do ceny, aktualnie oferowane na polskim rynku to jest 1465 zł, taka cena, także no nie jest to porażająco niska, ale nie jest też jak na firmę z nadgryzionym jabłkiem jakaś porażająco wysoka cena. Niestety już spróbowałem przez ten Lightning port, czy będzie ładowany z komputera. Z komputera nie jest ładowany ten iPad, niestety musimy użyć do tego ładowarki. No, bardzo mi brakuje, że nie ma mikro
USB złącza. No fajnie, że głośnik stereo, to jest też nowość, jeśli chodzi o iPady, że jest głośnik stereo. Co prawda nie wiem, czy to będzie miało jakikolwiek sens przy takiej odległości jeden głośnik od drugiego, ale przetestujemy to. Na to potrzeba chwilę czasu, także na razie tak tylko Wam sygnalizuję, że jest takie urządzenie i ono będzie tutaj przeze mnie weryfikowane. Płynność naprawdę jest tak jak to zazwyczaj w produktach Apple'a jest to dopracowane i nie ma najmniejszych problemów, jeśli chodzi o płynność. To widzicie, to jest fabrycznie zainstalowane na tym urządzeniu, czyli nie poraża nas to jakąś tam wielką ilością aplikacji, ale to oczywiście sobie wszystko weźmiemy, doinstalujemy za chwilę. Chciałem wrzucić tak na szybko jakąś muzykę, chciałem wrzucić na szybko jakieś filmy, jakieś pliki, ale tradycyjnie, no nie, trochę mnie już Android rozbisurmanił, że robię to po prostu bezpośrednio z komputera, a tu muszę jednak iTunesa zainstalować, żeby jakieś tam dodatkowe materiały na to urządzenie wprowadzić. Także do kolejnej prezentacji zapraszam, jak już go tutaj wyposażę w jakąś większą ilość oprogramowania i większą ilość materiałów, tak żeby popadać. Oczywiście porównam również z Nexusem 7. No i w tym materiale już wszystko, tak więc taka krótka prezentacja, zasygnalizowanie tego, co się nowe na rynku pojawiło. Jak widać, kąty bardzo przyzwoite. Jest to matryca, przypominam, nie retina, także ci, co się przyzwyczaili do tej większej rozdzielczości, to niech najpierw rzucą okiem, czy mi to będzie pasowało. Co nie zmienia faktu, że jeżeli został on zmniejszony z 10 cali do 7,9 cala, to zrobił się gęstszy ten wyświetlacz, także naprawdę ja mogę tu jakieś zbliżenie takie zrobić, żebyście mogli sobie z bliska patrzeć. No widać piksele, widać, ale przecież nikt z takiej odległości na to urządzenie nie patrzy. Może jeszcze nawiążę do aparatu fotograficznego, do tej kamery, która się znajduje z tyłu. Przypominam, 5 megapikseli i co najbardziej pewnie będzie wszystkich interesowała, czy jest z autofokusem. Także tak jak widzicie, jest to już kamera z autofokusem, czyli będziemy mogli robić nawet fajne zbliżenia.